Zaczęliście w szaleńczym tym tempie, Norwegowie nie wiedzieli, co się dzieje, ale temat opanowali, no i w końcu byli lepsi, ale no, debiut wymarzony prawie, że gdyby nie wynik, byłoby nieźle. Można powiedzieć, tak jak pan tutaj powiedział, że ma pan słuszną rację. Zaczynaliśmy, prowadziliśmy 4-1, gra była pod naszą kontrolą. No cóż, mówi się trudno, taka jest piłka, gra błędów, naszych błędów. Nagle zrobiło się z 4-1, 5-4, 6-4, 7-4, nagle 7-5. Goniliśmy wynik, no nie udało się. No a jak to mówię, gramy dalej, nie poddajemy się. Z każdym przeciwnikiem będziemy walczyć o 3 punkty. Rywal was zaskoczył, czy wy sami siebie zaskoczyliście, że tak łatwo i można, nie wiem, odpuścić, troszeczkę się cofnąć? Znaczy nie tyle co cofnąć. Tak jak pan mówi, no przeciwnik nas trochę zaskoczył, tak? Graliśmy od początku dosyć zmotywowanie, no, wynik sam mówił 4-1, tutaj kolega powiedział 4-1, zrobiło się 5-4. W obronie troszeczkę się pogubiliśmy, no i to jakoś poszło. Później goniliśmy, no, nie daliśmy rady, ale kolejne mecze myślimy, że będzie już trochę lepiej, nie? Mieliście takie dwie fazy, bo tam początkowo, gdzie wygrywaliście chyba 4-1 i później znowu strzeliliście chyba 3 z rzędu, więc takie jak depniecie, to macie gaz w nogach. To znaczy, my już pokazaliśmy to na turnieju lutowym, na Red Boxie w hali, że nie jesteśmy zlepkiem zawodników, tylko jesteśmy drużyną. Cieszymy się z tego, jak gramy i jak potrafimy. Z każdym będziemy, tak jak pan tutaj powiedziałem, grać o 3 punkty. Dzisiaj nie wyszło, w poniedziałek kolejny mecz i liczymy na 3 punkty. Norwegowie to jest dobry, solidny, chociaż grający taki futbol bardzo atletyczny na pograniczu faulu, aczkolwiek no, studenci medycyny wiedzą o co chodzi w piłce. To jest ten sam zespół, który grał na turnieju właśnie, czy dokonaliście jakichś transferów? Znaczy doszło tutaj do nas dwóch zawodników, no wiadomo, liga jest troszeczkę bardziej wymagająca niż turniej. Turniej jest jednodniowy, liga ma tych tygodni jakby troszeczkę więcej, no i musieliśmy dobrać tutaj troszeczkę ludzi, aczkolwiek trzon zespołu się nie zmienił. Jak pan przypomni, For Fun Team, skąd się wziął, co to jest za team, jaka jest jego historia? For Fun Team wziął się ponad, jeżeli pana tutaj nie skłamię, ponad 3-4 lata temu już graliśmy w Lidze Wielkopolskiej. Niestety klub się rozpadł, jego reanimacja nastąpiła. Jest częściowo ten sam skład, ale też doszli nowi zawodnicy. Trenujemy, zdarza się nam trenować, zdarza nam się też nie trenować ze względu na pracę, jakoś to godzimy. No i zobaczymy, sukces przyjdzie w miarę. Na razie jakieś parę turniejów też wygraliśmy. Chcemy zawojować Red Box. Spróbujemy, zobaczymy jak będzie. Graliście na hali, tam was poznaliśmy, tam graliście i fajnie, natomiast tu jest trawa, no sztuczne boisko, takie równe, ale dosyć twarde. To jest coś, do czego się musicie przyzwyczaić, czy warunki wam nie przeszkadzają? Każda liga ma inną trawę, tutaj jest zupełnie inna trawa, piłka bardzo szybko chodzi po ziemi, bardzo szybko. Trzeba grać szybko, technicznie i z pierwszej piłki. Niestety dzisiaj, tak jak pan widzi, wiatr, pogoda taka, że piłkę znosiło. Łatwo można też było strzelić bramkę z dystansu. No nie wyszło, trudno. Nic się nie stało, 3 punkty będą w poniedziałek, tak jak mówię. Jakieś gwiazdy się wylansowały, bo wiem, że i tak byliście jeszcze delikatnie osłabieni, tak? Nie ma jeszcze dwóch zawodników, chorzy są. Mam nadzieję, że tam na poniedziałek będą. Ale czy on jest, tak jak panu powiedziałem, taki sam, jak był na turnieju, który graliśmy w lutym w Redboxie w Suchym Lesie.